Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners. Doktor Mateusz Machaj. Wolna przedsiębiorczość. Instytut Ludwiga von Misesa. Wrocław 2016. Odcinek 23. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest deficyt budżetowy i deficyt finansów publicznych? Co to jest dług publiczny? W jaki sposób finansuje się dług publiczny? Kiedy państwo może zbankrutować? Obligacje skarbowe. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, często wydatki sektora publicznego nie są w całości finansowane z bezpośrednich wpływów od obywateli, podatków lub podobnych opłat. Rząd musi jakoś te wydatki sfinansować. Odbywa się to zazwyczaj przez zadłużanie państwa. Choć źródłem finansowania deficytu mogą być też na przykład przychody z prywatyzacji. Od strony ekonomicznej takie zadłużanie nie różni się od zadłużania się obywatela. Rząd odnajduje pożyczkodawców, którzy dają mu pieniądze w zamian za obietnicę ich zwrotu w późniejszym okresie. Kiedy państwo się zadłuża, działa efekt wypychania. Państwo pochłania środki, oszczędności ludzi dostępne na rynku finansowym, które mogłyby trafić do sektora prywatnego. Tym samym sektor prywatny ma do dyspozycji mniej zasobów. Zwykle rząd pożycza, sprzedając obligacje skarbowe. W większości krajów sprzedaż obligacji wygląda bardzo podobnie. Rząd proponuje na przykład, że odda za rok posiadaczowi obligacji 1000 zł. Najczęściej inwestorami kupującymi obligacje są banki komercyjne. Im bardziej ufają w zdolności kredytowe rządu, tym więcej pieniędzy są skłonne za nie zapłacić. Jeśli skłonne są zapłacić 900 zł, oznacza to, że ich zaufanie do rządu jest stosunkowo słabe. Cena 900 zł za obligację, która ma dać 1000 zł za rok, oznacza oprocentowanie w wysokości około 11%. Jeśli banki pokładają większe zaufanie w rządzie, to za obligację przynoszącą im 1000 zł za rok są skłonne zapłacić więcej, na przykład 980 zł. W takim wypadku oprocentowanie wynosi około 2%, czyli jest dość niskie. W ekstremalnych przypadkach oprocentowanie może być bliskie zera, a czasem z powodu różnych anomalii może się stać nawet ujemne. Wtedy obligacje uważa się za papier niezwykle bezpieczny, właściwie równie dobry jak gotówka. Dlatego oprocentowanie obligacji skarbowych często traktuje się jako wyznacznik stopnia zaufania do rządu, tego, że spłaci swoje zobowiązania. Oprocentowanie obligacji skarbowych jest jednym z kryteriów wejścia do strefy euro. Musi być ono dostatecznie niskie. Jeśli inwestorzy żądają wysokich stóp zwrotu z obligacji, państwo, które je wyemitowało, traktuje się jako niegodne zaufania. Deficyt budżetowy i deficyt sektora finansów publicznych. Deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami. Deficyt finansuje się z przychodów ze sprzedaży obligacji skarbowych. W 2013 roku deficyt budżetu centralnego, czyli budżetu uchwalanego przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej, wynosił około 43 miliardów złotych, czyli około 2,6% PKB. Natomiast pojęcie deficytu sektora finansów publicznych odnosi się do wszystkich podmiotów sektora publicznego, a nie tylko do budżetu centralnego. Jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, deficyt sektora finansów publicznych, a więc także samorządów czy sektora ubezpieczeń społecznych, był w 2013 roku wyższy i sięgnął około 4% PKB. Dług publiczny. Pojęcie deficytu budżetowego odnosi się do konkretnego roku kalendarzowego. Czym innym jest natomiast pojęcie długu publicznego, które oznacza sumę niespłaconych deficytów budżetowych oraz deficytów innych jednostek sektora publicznego, w tym samorządów. Dług publiczny ukazuje, jaką kwotę w następnych latach lub dziesięcioleciach wszystkie instytucje publiczne będą musiały oddać pożyczkodawcom. Deficyt w danym roku powiększa całkowitą kwotę długu publicznego i oznacza zwiększenie zobowiązań państwa. Jednakże państwo musi również spłacać odsetki od zobowiązań wynikających z przeszłych deficytów. Te wydatki są pozycją w budżecie państwa i nazywają się kosztami obsługi długu publicznego. W 2013 roku w Polsce wyniosły 42 miliardy złotych. Czasami te wydatki mogą przewyższać przychody z tytułu emisji obligacji. To właśnie wtedy państwu najbardziej opłaca się zbankrutować,
czyli ogłosić, że nie spłaci wyemitowanych wcześniej obligacji, nawet gdyby z tego powodu nie udało mu się zaciągnąć nowych pożyczek. Przyczyny bankructwa mogą być też inne. Dług publiczny różni się od pozostałych obietnic państwa, gdyż jest podobny do umowy kredytowej między tym, kto pożycza, a tym, kto oddaje. Oprócz tego jednak instytucje państwowe dokonują innych obietnic. Rządzący politycy potrafią obiecywać, że w przyszłości sfinansują szpitale, naukę czy emerytury. Te obietnice, zwane długiem ukrytym, są znacznie większe od długu publicznego. Jednakże nie traktuje się ich jako obietnic realnych, groźnych dla stabilności finansów publicznych, ponieważ rząd może, zmieniając ustawę, ogłosić, że ich nie spełni. Tak się stało, gdy w 2012 roku podniesiono wiek emerytalny do 67 roku życia. Chociaż taka zmiana oznaczała realne zmniejszenie przyszłych zobowiązań państwa, to obywatele nie mogli w tym przypadku dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Jeśli chodzi o obligacje, sprawa nie jest taka prosta, gdyż w wypadku zawieszenia wypłat dochodzi do bankructwa. Obligacja państwowa jest zatem znacznie bardziej realną obietnicą. Dług publiczny jako całkowita pula zobowiązań do spłaty jest również przyrównywany do PKB. W przypadku Polski w 2014 roku dług publiczny przekroczył poziom 50% PKB. Zgodnie z Konstytucją RP i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie może on przekroczyć poziomu 60% PKB. W wielu krajach dług publiczny osiąga jednak wyższe poziomy. W Stanach Zjednoczonych przekracza poziom 100% PKB, podobnie jak w bankrutującej Grecji. Rekordzistką pod względem wysokości długu publicznego jest Japonia, gdzie przekracza on poziom 200% PKB. Jednakże nie wszystkie kraje mają tak wysoki dług publiczny. Przykładem alternatywnym może być Estonia, gdzie w 2015 roku dług publiczny odpowiadał 10% PKB i jest najniższy wśród krajów Unii Europejskiej. Warto jeszcze wspomnieć, jak dług publiczny jest spłacany przez państwa. Często w świadomości opinii publicznej dług publiczny przedstawia się jako przyszłe opodatkowanie obywateli, jako obciążanie naszych przyszłych dzieci i wnuków. Jednakże w rzeczywistości dług publiczny jest tylko częściowo spłacany z przyszłych podatków. Dlaczego? Ponieważ we współczesnym systemie pieniężnym powstają nowe pieniądze, które wchodzą do obiegu gospodarczego. Te nowe pieniądze przeznaczane są w pewnym stopniu na kupno obligacji państwowych, dlatego emisja długu publicznego jest w dużej mierze finansowana wskutek wzrostu ilości pieniędzy w obiegu, a zatem nie obciąża w całości przyszłych budżetów, lecz za pomocą inflacji obciąża również dzisiejszych posiadaczy pieniędzy. Właśnie dlatego, gdy sektor publiczny po prostu przestanie zwiększać swoje nominalne zadłużenie, na przykład gdybyśmy w Polsce nie pozwolili, by dług kiedykolwiek przekroczył 900 miliardów złotych, to w ciągu kilku lat realna wartość długu może się znacząco obniżyć. Dobrym przykładem są Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. Warto również pamiętać, że dług publiczny dotyczy tylko oficjalnych zobowiązań państwa, związanych z zaciągniętymi kredytami i obligacjami. Nie uwzględnia ukrytych zobowiązań, na przykład w postaci obietnic wypłaty przyszłych emerytur.